Hej, tu Dalmar, witam serdecznie w Killzone Shadowfall. Orkan Xawery zepsuł mi nagranie. W trakcie nagrywania tego odcinka spowodował, że wróciłem do średniowiecza. Brak wody, prądu, ponad 48 godzin, strasznie słodkie. Dobra, wracając do Killzone'a, więc tak, mamy iść drogą dla szczurów, tak? Więc idziemy, mam nóż i zobaczmy, co to na nas czeka. Ja nie będę ukrywał, że... Pulsar, dzień 1-8, jestem w środku. Dobra robota, 1-8. Znajdź swój OWL i broń. Przyjąłem. OWL to jest taki nasz dron, który będzie nam dosyć dobrze służył. Jest jedną z ciekawostek Killzone'a. Nie grałem w poprzedniej części, więc nie wiem, czy tam również był. No i tak, ja jestem fabularnie jakieś 20 minut do przodu, więc z początku powinno być to dosyć fajne i prosto wyglądać. O, to jest fajna sprawa w tej grze. Zobaczcie, tu jest światło, źródło światła, jest ciemno, możemy podziwiać własny cień. Nie wiem, w jakiej grze, nie kojarzę, czy coś takiego w ogóle gdzieś było aż w taki sposób fajny zrobione. Strasznie mi się podoba. Dobra, wspinamy się. Pulsar, zauważyłem kamerę. To jest kamera. Zbliżamy się oporu. Użyj taktycznego echa, by wykryć niebezpieczeństwo. 1-8 ostrożnie. Pulsar bez odbioru. No, mamy taki skaner, który umożliwia i podświetla nam przedmioty, cele, etc., etc. Ok, tu w prawo jest znajdźka. Jak ktoś będzie grał, to tam jest komiks. Komiksy wyglądają, pokażę w jaki sposób. Drugi raz niestety nie mogę jej podnieść. Kolekcje, dzienniki audio, komiks. O, w ten sposób. Nie znaleziono przedmiotu. Powinienem mieć, wydaje mi się, że powinienem ich mieć więcej. Ale skoro nie, to nie. To co jest słabe, to odgłos tego. Myślałem, że będzie, prawda, odgłos uderzenia o metal, ale niestety nie. Wstańmy. Kucnijmy, wstańmy. To jest kamera. Tu jest, pokazuje się miejsce dzięki temu skanowaniu, w którym w które miejsce patrzy ta kamera. Dzięki temu widzimy obszar. Pokażę za chwileczkę, co się stanie, jak wejdziemy w zasięg działania kamery, a tymczasem przedostańmy się kawałek do przodu. Fajne jest też to, co mi się spodobało, że gra nie prowadzi za rączkę. Żeby dostać się tam, to ja muszę na przykład przeskoczyć przez tą barierkę i poprzednim razem chwilę mi to zajęło, zanim zajarzyłem, że należy to zrobić. Jak widać, od razu są dwie kamery, jedna po lewej, druga po prawej stronie. Wspinamy się. Teraz tak, użycie w tym miejscu taktycznego echa spowoduje, że zobaczymy sobie tego miłego pana, na którego zeskoczenie powoduje dosyć fajny efekt. To są drzwi, za które mam się dostać, natomiast teraz będzie okazja zademonstrować działanie kamery. O, kici kici jestem, ups. Takie to słodkie działko próbuje wówczas mnie dorwać. Spokojnie w człowieku, daj się ubić. O to chodzi. Dobra. No i smutne jest to, że nie można po nich podnosić broni. Do momentu, kiedy nie znajdziemy naszego zrzutu, to niestety nie jest to możliwe. Teraz tak. Co ja mam tu zrobić? Tu przez te drzwi. Raz. Dwa. To jest takie miłe. Znaleźć dyplomatyczne rozwiązanie aktualnych problemów. Rozmowy miałyby się rozpocząć po spełnieniu pewnych warunków przez nowy Helgan. Głównym z nich jest zaniechanie odbudowy armii nowego Helgana i wzmacnianie potencjału wojskowego. W
Vecta nie może dowieść oskarżeń, więc nowy Helgan nie spełni powyższych warunków. Staje się jasne, że decydenci z Vecty nie dbają o pokój, zaś ich jedynym celem jest wzniecenie wojny z Helgastami. Okej. Okay. Fajne są te... Znów jest cień, który możemy poobserwować, pobawić się. Fajne są te klimaty takie fabularne, dzięki temu można się czegoś dowiedzieć, czegoś więcej niż, no, niż to, co kampania wyjaśnia, ponieważ jest to strasznie tutaj tego mało. Jakoś mam wrażenie, że przynajmniej na razie to, tak, to tło fabularne jest strasznie niespójne. Zrozumiano. Wysyłam w to miejsce dodatkowe jednostki. Kontynuuj patrol i raportu. Zanim tam sobie do nich pójdę, to zobaczę, czy mi się uda wspiąć z powrotem. Chyba mi się nie uda. Kurczę, szkoda, pokazałbym wam ubikację, jak wygląda, jest całkiem klimatyczna. Tam też był jeden z komiksów zresztą. Ale niestety to już ta lokacja za mną. Może uda mi się. To jeszcze pokazać w innym miejscu. No i poznajmy nasz OWL. Latający dron bojowy, który ma kilka przydatnych funkcji. To będzie taki samouczek z tego, co kojarzę, który będzie mnie... Poznamy cztery tryby drona i do tego używa się tego panelu dotykowego z pada PlayStation 4 i to jest takie... Smyram teraz, działa to już raz, drugi, trzeci. Nie wiem, czy ja coś robię nie tak, czy wolniej. Kompletnie nie mam pojęcia, jak to... Dobra. Chyba za mną. Jakoś strasznie to słabo działa. Tu jest taka brzydka sprawa. Pulsar, tu cień 1-8. Pierwsza przesyłka zabezpieczona. Kieruję się do drugiej. Przyjąłem 1-8. Amunicja powinna być w pobliżu. Może dali mi karabin. W końcu będę miał okazję może kogoś postrzelać, ale nie. Nie mam amunicji. Dobra. To jest wieża alarmowa, która ściąga posiłki. I tu jest pierwszy samouczek związany z dronem. On może hakować takie rzeczy i tym samym wyłączać. W ogóle ten dron jest fajną sprawą, strasznie mi się podoba. Zresztą będę go często używał, więc za chwilę będzie też okazja zademonstrować. Dobra, teraz czas na mały orgazm. No wygląda to po prostu prześlicznie, przyznacie. Ja znów pewnie się będę powtarzał, natomiast nie mam pojęcia, czy ta gra wygląda lepiej od Battlefielda, czy Battlefield wygląda lepiej. Mają inny styl graficzny, pewnie dlatego ciężko jest to mi tak porównać. Natomiast wygląda to po prostu przecudnie, prześlicznie. Dobra. Tam na dole kręci się dwóch fraglesów, więc ja wyślę sobie OWL-a, niech zrobi z nimi porządek. No proszę. Po raz pierwszy mi się to zdarzyło, że OWL nie ogarnął tematu, ale to za chwileczkę nadrobi. Jednego zdjął, czas na drugiego. Wracaj do mnie. Come on. Jest, teraz on się naładuje. No i oprócz tego ma ten właśnie fajny tryb tyrolki. Ciach. Znalazłem amunicję. Przyjąłem 1-8. Mamy ammo, w końcu będzie można okazję poszaleć. Nie wiem, czy mam dostępny, mam. O właśnie, Givera ma dwa tryby ostrzału. Snajperkę i swój pistolecik, który jest na krótki dystans. To jest mega przyjemne. Oprócz tego mam jeszcze pistolet. No i na razie tyle. I teraz tak, mógłbym zejść na dół, bo moim celem jest dotarcie do miejsca, gdzie dym pokrywa na miejsce. Zejdź na dół i przeszukaj. Idę tam. 1-8 bez odbioru. Mam się udać na miejsce katastrofy, dokładnie tam 200 metrów. Mogę tu użyć tyrolki, zejść na dół i się przebijać w tamtym kierunku. Natomiast odkryłem, że też taką słodką rzecz, którą polecam zrobić, ponieważ jest parę znajdzie w tym miejscu, znaczy chyba komiks i też tam jeszcze. Mianowicie tutaj można
Można przejść tędy, mówiąc w skrócie. Dobra. Skoro się już tym pobawiliśmy, to teraz może zejdziemy. O, tu jest zawodnik, cel. Ja przełączę sobie na tryb snajperki w takim razie. I tu... Dziękujemy za uwagę. Przeładujmy. Zmienimy z powrotem na pistolet. Tyrolka. I jesteśmy. Tam się kręcą jakieś brudasy. Tu nikogo nie ma. Gdzie ja mam się udać? Gdzieś tam. No, chodź. Dobra, jeden zdjęty. Idź, załaduj. I niestety przylazło wsparcie. Ostatni tarczę. To jest właśnie ta wieża dumna strażnicza, o której wspominałem. Do momentu, kiedy jej nie wyłączę, to będą oszołomy przylatywać. Ktoś jeszcze? Weź mi zhakuj to. Bo nie chcemy tu żadnych więcej posiłków. Alarm wyłączony, pełen sukces. Pozbierajmy amunicję. I po tych robaczkach została też jakaś broń, którą wymienimy z naszego pistoletu. Shotgun jest taki sobie. Czy on ma tryb alternatywny? Nie ma. Biorąc pod uwagę, że będę łaził po dżungli, no to tak... O, jest. To wolę to. Kolejny pistolecik, również nie posiadający trybu alternatywnego. O, strzał. Dobra. Lecimy w kierunku... miejsca katastrofy. Fajne są kwiatki. W ogóle super jest... pełno smaczków, ta gra jest mega dopracowana od strony graficznej. No fabularnie trochę drewno, ale no co zrobić, co zrobić. Przyjemnie się strzela do nich. Trochę takie wrażenie jest jak przy Crysisie, gdzie ten nanokombinezon spełnił jakieś tam swoje funkcje i nie była to taka, przynajmniej mówiąc o dwójce, bo trójka mi strasznie szurowała, taka sztampowa strzelanka. Tak samo mam wrażenie przy pierwszym obcowaniu z Killzonem. Pulsar, tu 1-8. Jestem na miejscu katastrofy. Status załogi. Trzech nie żyje. Zostali przeszukani. Zginęli przy uderzeniu. Pozostali nie mogą być daleko. Znajdź ich. Pamiętaj, szal. Pulsar, bez odbioru. Uruchomił alarm, gnojek. Mam nadzieję, że za plecami mi tu nie wylądują, a jednak w nogi. Dron do mnie. Ach, jeszcze gdzieś spadłem. Spanikowałem, załączyła się funkcja panik. Dobra, teraz jeszcze. Pulsar, tu 1-8. Jestem na miejscu katastrofy.
status załogi? Trzech nie żyje. Zostali przeszukani. Zginęli przy uderzeniu. Pozostali nie mogą być daleko. Znajdź ich. Pamiętaj, żadnych śladów. Zniszcz statek. Ja cię włączę. Ach. Dawaj mi tu tarczę. Chyba mi się udało. Dawaj, wyłącz to. Bronik. Musisz się naładować, dobrze. A ja zregenerować życie i pozbieram przy okazji sobie parę rzeczy. Już? To hakuj mi to. Dobra, full reload wszędzie. Przeskanujmy coś jeszcze zostało. Chyba nie. Okej. Okay. To lecimy do tego wesołego przybytku. Tu jest amunicja i granaty. Granatów mam full, więc sobie nie wezmę. Moim celem jest teraz zlokalizowanie załogi. Ona się ukrywa tutaj na dole w tych kanałach. Ich znalezienie też mi chwilę zajęło. I tu jest też taka śmieszna sprawa, że na dole ukrywa się snajper. Jest dokładnie pode mną. Nie można do niego inaczej zejść niż z użyciem terolki w taki oto sposób. Dobra, postaw mi tu tarczę, bo mnie ten facet zaraz, znowu coś z tą tarczą jest nie tak, zaraz mnie tu zdejmie. Wracaj do mnie. Snajperka jest dosyć silna i postaw mi tą osłonę jak człowiek. O, właśnie. Chodź do mnie, droniku. Zaraz go załatwimy, tylko zrobimy to tak po ludzku. Dobra, poproszę tutaj osłonę. To mi pozwoli ciebie zobaczyć, gdzie się ukrywasz. Snajper ma taką niewidzialność głupią. Oddaję strzał i załącza mu się jakiś kamuflaż. Oj, niebezpiecznie, dobrze. Dobra, sukces. Padło mu się. I konsoli też. Wystąpił błąd w oprogramowaniu systemu. Zaakceptuj i zgłoś. Dziękujemy za współpracę. No, na szczęście nic. A, mamy z powrotem snajpera. Postaw mi osłonę do mnie. Ależ. Na górę. Tu stawię osłonę. Gdzie jest snajper?
Replay. Zdjęty. Dobra, czyli tym razem było po ludzku, dawać mi tyrolkę. Tylko tak, żebym mógł, no było, o jest. Dobra. I to co jest fajne, to ja tą jego snajperkę, o dokładnie, mam teraz w łapce. Ma niesamowitego zooma. Nie ma trybu alternatywnego. Przeładujmy ją sobie. Wróćmy do naszej podstawowej broni. I udajmy się do zagubionej ekipy. Tu z początku zastanawiałem się, o co chodzi. To są miny, ale ze względu na to, że są na zielono, to są uzbrojone. Nie, znaczy nie są uzbrojone. Okej. Okay. Lecimy, lecimy i są chłopaki. Dobrze pana widzieć. Jak sytuacja? Zniszczyli silnik, nie dotarliśmy do wody. Masz dane? Tutaj. Ach, nie dali mi się kawy napić do końca. Cokolwiek mamy zrobić, zróbmy to byle szybko. W bunkrze jest desantowiec, weźmy go. Te cholerne pelotki na tamie podziurawią nas jak sito. Dobra, chwileczkę. Tu cień 1-8. Mam już dane i ludzi. Przeciwnik uniemożliwia nam ewakuację. Sam się tym zajmę. Odbiór. Przyjąłem 1-8, żeby tylko zadziałało. Przyjąłem, ser. Pulsar bez odbioru. Pójdę podłożyć ładunki. Zostańcie i utrzymujcie łączność. Wrócę po was. Tak jest. Wątpiłem, że ktoś przyjdzie. Wydostaniemy się stąd. Spokojnie, to nie koniec. Oby te dane były coś warte. Nie wyciągaliby nas dla jakiegoś badziewia. Jest grubo. Przeżyjmy, niech to nie pójdzie na marne. Chcę stąd spadać. Ja też. Zostajemy tu. I czekamy na sygnał. Dobra. To tym drewnem, nie wiem czy to wina dubbingu, czy po prostu tak to już jest w kampanii. Ja się w tym miejscu pożegnam, zrobię cięcie. I do zobaczenia w następnej części przygód w Killzone Shadowfall w zabawie. Z dziwnymi broniami i dronami. Hej!